O godzinie 7.30 na 424 km drogi krajowej nr 3 na wysokości skrzyżowania z miejscowościami Wiadrów i Paszowice doszło do zdarzenia drogowego. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierująca samochodem marki Ford Focus 50-letnia mieszkanka gminy Paszowice nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i zderzyła się z jadącym właśnie drogą krajową nr 3, drogą główną, samochodem marki Volkswagen Golf, którym kierował 21-letni mieszkaniec Bolkowa. W wyniku tego zdarzenia oboje kierujący zostali przetransportowani do szpitala w Legnicy i w Jaworze z różnymi obrażeniami ciała. Przebadaliśmy ich na zawartość alkoholu, okazało się, że byli trzeźwi. Utrudnienia na drodze krajowej nr 3 w miejscu, gdzie doszło do tego zdarzenia, trwały kilka godzin. W tej chwili na miejscu pracują jeszcze nasi policjanci, wykonują oględziny, a dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia wykaże przeprowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Jaworze postępowanie.